Chociaż finał siódmego sezonu programu Rolnik Szuka Żony już za nami, to nie oznacza to, że to koniec spotkań z uczestnikami Rolnika na ten rok. Jak co roku i w tym roku także czeka na nas odcinek świąteczny, choć w tym roku będzie on zupełnie inny. Marta Manowska już od dawna zapowiadała, że nie może doczekać się jego emisji, bo żeby nagrać tegoroczny odcinek świąteczny, musiała wraz z ekipą Rolnika pokonać tysiące kilometrów wzdłuż i wszerz całej Polski. Tegoroczny odcinek bowiem był nagrany u każdego z rolników domu, a Manowska osobiście stawiła się w każdym z gospodarstw na nagraniu. Wiadomo, że w odcinku tym zobaczymy multum par z poprzednich edycji. Nie wiadomo, czy będą w niej obecni niesparowani rolnicy z siódmego sezonu, a mamy ich aż trzech. No chyba, że do nagrań zdążyli znaleźć parę. Mowa oczywiście o Dave'ie BMW, doktorze Szpaku i USB Morwa. Czy myślicie, że ktoś z tej trójki znalazł sobie miłość po nagraniach odcinka finałowego? Haha, tak na serio. Dobra, ten żart był zbyt gruby. Normalnie jakby się szarlotki z agregatu najadł. Jeszcze ktoś go oskarży o ciążę. Ale tak serio do rzeczy. Wiem, że brzmi to szokująco, że nie wiem, co było po finale Rolnika, skoro to finału widziałam tak wiele. Ale jakbym miała wam wytłumaczyć, dlaczego sprzedałabym swoją tożsamość? A tak jak wiadomo, nie będziemy się bawić. Poza tym nie wydaje mi się, żeby kogoś interesowało, kto pisze teksty dla syntezatora. Wracając do odcinka świątecznego, pojawiły się pierwsze przecieki, że odcinek świąteczny może nie zostać wyemitowany w święta. Brzmi to irracjonalnie, ale przypomnijmy sobie te ostatnie szalone zawirowania z godziną emisji finału, kiedy Dave i Marta Manowska na swoich Instagramach informowali swoich followersów o każdej zmianie, a trochę ich było. Także tym razem poszła informacja, że odcinek świąteczny zamiast 25 grudnia w pierwszy dzień świąt, jak to się zwykle odbywa, emitowany będzie 27 grudnia. Ta informacja nie została jeszcze potwierdzona. Pojawiły się też pierwsze zdjęcia z tegoż odcinka, ale z tego co mi wiadomo, są tylko na stronie teleshow, także pokażę wam je jako screeny ze strony, żeby nie było, że ukradłam. Link do artykułu dodam w opisie tego filmu, żeby było uczciwie. Także w tym roku Marta Manowska z pewnością odwiedzi naczelną rolniczo-celebrycką parę bardowskich, którzy oprócz przyjęcia jej w swoich skromnych progach oprowadzą ją też po budowie swojego nowego domu, której to szczegóły skrzętnie dokumentują na YouTubie. Wiem, że państwo bardowscy wzbudzają mieszane uczucia od pierwszego momentu pojawienia się ich na ekranie, bo przecież wówczas już były przecieki, że ta dwójka znała się przed programem, a sam występ był przemyślaną próbą autopromocji. Czy to prawda, nie wiadomo. Z pewnością jednak łączą z powodzeniem pracę na gospodarstwie i opiekę nad dziećmi z byciem influencerami. Także jakby nie patrzeć, pracowici z nich ludzie. Doktor Szpak by to docenił. No i Ania Bardowska jest chyba brunetką. Także co za peszek, że zajęta. W odcinku świątecznym pojawią się także król much Marek z trzeciej edycji programu wraz z małżonką i dzieckiem. Podobno Marek i małżonka są duszami towarzystwa, gdziekolwiek się nie pojawią. Z tego co nam wiadomo, Marek obecnie prowadzi agroturystykę i nie mieszka już w Królestwie Much. Marek młodszą o dwie dekady partnerkę poznał też poza programem, bo jak wiadomo, już w trakcie jego trwania postanowił zakończyć program jak najszybciej, więc wybrał kandydatkę, która najmniej by się obraziła za szybkie zerwanie. A wszystko dlatego, że pisało do niego dużo lepszych partii niż te, które sobie wybrał z listów. Także tak, na święta zobaczymy też Mikołaja z małżonką. Tym razem różnica wieku przekracza chyba 3 dekady. Mikołaj, miłośnik starego wina i młodych kobiet, jak wiadomo po programie postanowił ożenić się ze swoją pracownicą, bo choć wybrał jedną z pań, a drugiej powiedział, że jej nie wybiera, ale chce mieć u niej otwartą furtkę. Ona przyjęła to gorzej niż Agnieszka i Martyna, słowa Dave'a, który w ostatnim odcinku jedną prosił o szansę, a drugiej obiecywał, że o nią zawalczy.
Mikołaj na pewno miałby dla Dave'a jakąś radę, dlatego szkoda, że nie spotkają się w odcinku świątecznym. Zobaczymy jednak tą parę, tym razem już bez potomków. Chyba że syn Mikołaja by wpadł, ale on był i tak starszy od jego małżonki. Z czwartej edycji programu był również Piotr, u którego zawita Marta Manowska. Choć Piotr z Kasią cieszą się rodzinnym szczęściem, mają synka, a na ich ślubie bawiło się chyba najwięcej rolników w historii, to jak wiemy osoba Piotra swojego czasu wzbudzała niemałe kontrowersje. Tylko przypomnę, że Piotr w pewnym momencie stracił dwie kandydatki i nagle zaprosił do siebie na gospodarstwo Kasię, która niby napisała do niego list, ale tego listu nigdy nie pokazano. I ta oto Kasia była już z Piotrem w ciąży. No cóż, kontrowersje były duże, ale teraz żyją szczęśliwie i chyba nie planują zostać influencerami. Wiadomo też, że Małgosia i Paweł z czwartej edycji i również pojawią się w odcinku, jednak już wirtualnie. Podobno z racji tego, że ich córeczka, która niedawno przyszła na świat, była wcześniakiem i małżeństwo miało zbyt dużo na głowie, żeby przyjmować u siebie Manowską, kiedy nagrywane były fragmenty odcinka świątecznego. Na pewno zobaczymy jednak pary z obecnej edycji, czyli chociażby Martę i Pawła. To akurat jedyna taka uczciwa para, bo faktycznie był list, no i poznali się przed kamerami i to na naszych oczach rozwijała się ich znajomość. Para przyjmie Manowską w gospodarstwie Pawła w Piasecznej. Słyszeliśmy, że przewinie się tam gdzieś również brat Pawła, ale to pewnie zależy już od montażu. Co ciekawe, na tych zdjęciach niektórzy widzowie dopatrzyli się u Marty ciążowego brzuszka. No ale ludzie, ona jest tak chuda, że jak zje kanapkę, to może być coś widać. Chociaż w sumie pytała Pawła w złości, kiedy on chce te dzieci robić, bo przecież planowali trójkę, także nic nie wiadomo. Natomiast sytuacja u drugiej pary kartoflano-rzepakowej jest już dużo bardziej rozwinięta. Magdalena i Jakub ugoszczą Manowską w ich nowych progach, u Jakuba, gdzie jak widać gotowi są już do świąt. Jakub pewnie napiekł jakichś makowców, Magda wydziergała łapacze snów na choinkę. Za to jej sukienki są coraz szersze. I o ile te ciasta Jakuba z pewnością są pyszne, to chyba jednak kroi się jakieś potomstwo. Zwłaszcza, że Magdalenie tak zależało na czasie w tej kwestii, można przypuszczać, że może w odcinku świątecznym już pochwalą się z nami radosną nowiną, że po nowym roku pojawi się jakieś rzepakowe książątko. Na zdjęciach niestety zabrakło świętej trójcy z trójkąta Będzin, Chlebno, Tarzy Miechy, ale bądźmy dobrej myśli, Józef jako dobry gospodarz na pewno podjąłby Manowską pierogami, a Dave zaśpiewał jakąś rzewną kolędę. Za to u doktora Szpaka na pewno są jakieś czereśnie i wężowe linie i opowieść o tym, jak szuka czasu, żeby spotkać się z piękną brunetką, z którą właśnie pisze na Insta. A idzie mu tak dobrze, że za jakieś lat 10, może 20 w okolicach profesury dadzą radę spotkać się na kawę, chyba że wpadnie wcześniej na sezon mu czereśnie poprzebierać. Były też plotki, że Adrian z Iloną się rozstali i nie będzie ich dlatego w odcinku świątecznym. Jakieś kłótnie i awantury, po których rolnik miałby się wyprowadzić do rodziców, którzy nigdy nie lubili Ilony. Jednak para dodała wspólne zdjęcie na story, także chyba ktoś niezbyt trafnie wytypował plotkę. Ale czy będą w odcinku świątecznym, nie wiem. Poczekamy, zobaczymy. To tyle na dzisiaj. Na koniec Marek, który nigdy nie był w odcinku świątecznym. No i znak pokoju i do gnoju. Wiadomo,